Bobolice to niezwykle malownicze miasteczko w województwie zachodniopomorskim. Położone na Pojezierzu Bytowskim nad rzeką Chociel, jest siedzibą gminnych władz samorządowych oraz drugim pod względem liczby ludności miastem powiatu koszalińskiego. Po licznych perturbacjach miejscowość po II wojnie światowej wróciła do Polski. A to z kolei oznaczało, że do Bobolic przybyli rodacy, którzy rozpoczęli mozolną odbudowę miasta. Wspomnienia pionierów postanowiła uwiecznić grupa bobolickiej młodzieży. Realizując projekt pod nazwą Uwaga, trwają młodzieżowe nagrania, przeprowadzili serię wywiadów, w trakcie których poznawali historię swojej małej ojczyzny. Bobolice były skruzowane mocno, cała ulica Fabryczna, to było do rynku, do centrum miasta. Były kupy gruzu, stały mury, piwnice były, gdzie tam się można było wchodzić, bawić. I pamiętam, rozbierali, rozgruzowywali te Bobolice, wywozili cegły gdzieś tam na budowy jakieś, nie? Tak wyglądały zaraz po wojnie, po tych czasach właśnie, jak się wojna skończyła, tak wyglądały Bobolice. Bobolice po wojnie były bardzo w złym stanie ze względu tego, że tutaj trwały działania wojenne, walki, które toczyły się tutaj na terenie nawet samych Bobolic. I tutaj armia hitlerowska miała swoje pozycje. Nawet weźmy tutaj obecny dworzec tutaj autobusowy. W tym miejscu stał ogromny gmach. I po tych gmachach były ogromne, proszę Państwa, piwnice, gdzie po tym miejscu śladu nie ma. W 1945 roku, po tym spaleniu, 28 maja już dostał ojczulek nominację na młyn, który zajmowali Rosjanie na ulicy Ratuszowej. W październiku 1945 roku to ojczulek wyremontował ten, bo trochę był obszabrowany tam, nie całkiem, ale dużo tego. I uruchomił to w listopadzie. Do wiosny ten młyn był na chodzie. Ale że uważano dawniej, że jako taki to jest kułak. I tak dlatego, że ten młyn został odebrany ojczulkowi. Jak został odebrany, tak miał gospodarstwo, które obok było, tutaj gdzie my mieszkaliśmy, na ulicy Górskiego, bo Niemiec tam mieszkał z rodziną. Jak idę na spacer na tory, to widzę zawsze ten komin z fabryki Kowców. On też taki mi się wydaje zabytkowy, tak inspiruje. Bo przede wszystkim też kościółek na rynku widać. To jest to pierwsza oznaka, jak się wraca skądś do Bobolic, to właśnie widać kościółek, później właśnie tam tą wieżyczkę, kominek z fabryki Kowców. No fakt, że kiedyś tak tętniły, bo było dużo zakładów pracy, więc w Bobolice tętniły życie mnie i pracowały się różne zakłady, więc na zmiany to wszystko pracowało. Niemniej teraz ja mówię, że są ciepłe w Bobolice, są bardzo fajni ludzie i kocham nawet Was. Dziękuję bardzo za ten wywiad, że mogę trochę tak udzielić swoje wspomnienia, swoje po prostu myśli, tak jak ja to widzę, nie jako kobieta starsza. W każdym razie żegnam Was, Bobolice żegnam i Was wszystkich. Kocham Was, do widzenia. Jak ja już się wprowadziłam, no to już było trochę lepiej. To już było, przynajmniej to gruzowisko było takie tam, wiesz, sprzątnięte, wiesz, już nie było tak. Ludzie zaczęli remontować, wiesz, coraz więcej ludzi przybywało, zaczęli, wiesz, tam odbudowywać, remontować to tak po trochu, jeszcze nie tak bardzo, jak to teraz się robi. Ale już tam każdy gdzieś szukał tego schronienia, jakiegoś tego mieszkania, jakiegoś domu. Te domy, co stały, jakieś takie wymagały remontu, no to te remontowano, a tam wtedy to nikt nie budował przecież, nie? Bo ludzie byli biedni po wojnie, co mieli tam, skąd mieli co. Ale powoli widzisz, miasteczko zrobiło się przez te lata wszystkie ładne. Ja lubię miasto nasze. Mieliśmy zaszczyt gościć gwiazdy z całej Polski. Odwiedził nas m.in. Mieczysław Fok. Może wy nie znacie, ale był to bardzo sławny pan, który śpiewał przedwojenne i powojenne piosenki. Sława Przybylska, Stanisław Mikulski. Przyjechał również do Bobolic Roman Wilhelmi
no i wielu innych naprawdę oglądanych w telewizji artystów. Kino było takim ośrodkiem kulturalnym. Nawet pamiętam, kiedy byłam w pierwszych klasach podstawówki, różne uroczystości odbywały się, tak zwane akademie, odbywały się właśnie w kinie. To jest mała miejscowość, ale rozwija się. Rozwija się na, nie na złe, tylko na bardzo, bardzo dobrze. Uczestnictwo w projekcie Równać Szanse 2022 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pozwoliło młodym mieszkańcom Bobolic nie tylko zakupić niezbędny sprzęt do realizacji przedsięwzięcia, ale też poszerzyć horyzonty w wielu dziedzinach. W projekcie Równać Szanse jestem, aby móc realizować swoje pasje. W projekcie Równać Szanse jestem dlatego, że mogę pracować w grupie. Chcę realizować swoje pasje. Dołączyłam do projektu po to, żeby bliżej poznać mieszkańców Bobolic. Dołączyłem do projektu dlatego, żeby mieć mniejszy stres przed kamerą. Dołączyłem do projektu, ponieważ interesuję się historią Bobolic. Dzięki projektowi udaliśmy się do Domu Pomocy Społecznej w Bobolicach i przeprowadziliśmy z nimi warsztaty walentynkowe. Dzięki projektowi pojechaliśmy na warsztaty filmowe do telewizji. Poznałem historię Bobolic i spojrzałem na swoje rodzinne miasto w ogóle z innej strony. W czasie projektu byliśmy u jednego uczestnika w domu, wykonaliśmy pierniczki świąteczne i kartki.